Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, jest to spotkanie informacyjne, a dotyczące określenia przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów, trasa Armii Krajowej w Warszawie. Jeszcze raz przypominam, spotkanie informacyjne, nie konsultacje społeczne. Ale oczywiście będzie można składać wnioski, zadawać pytania. Są z nami przedstawiciele inwestora i projektanta. Zaraz Państwo się sami przedstawicie. Proszę o prezentację i przedstawienie materiału. Dziękuję. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie powitać w imieniu inwestora oddziału warszawskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Paweł Jaskowski, zastępca dyrektora do spraw przygotowania inwestycji. Po mojej prawej stronie zespół Generalnej Dyrekcji, po lewej zespół projektowy. To dzisiejsze spotkanie, tak jak wspomniał Pan wcześniej, jest to spotkanie informacyjne, natomiast przyjmujemy wszystkie uwagi, wszystkie wnioski. Ze swojej strony prosiłbym ewentualnie o w miarę rozsądny czas wypowiedzi. Natomiast wszystkie wnioski zostaną zapisane. Spotkanie tego niestety my osobiście nie nagrywamy, natomiast je protokołujemy. Także też prośba, żeby to uwzględnić. Spotkanie dzisiejsze jest wynikiem zaangażowania naszego projektanta. Przedstawione zostaną trzy warianty przebiegu. To mówi projektant bardziej szczegółowo. Taki, a nie inne wariantowanie jest wynikiem oczywiście też i wcześniejszych prac, na których Państwo, no, w których Państwo też pośrednio brali udział jako mieszkańcy. I to pokłosie to jest aktualne wariantowanie. Także z mojej strony tyle, żeby nie przedłużać, ja przekazuję głos projektantom, bo nie mówię wszystko już szczegółowo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Czałderna, jestem z Biura Projektów Trakt z Katowic. Zespół projektowy po mojej lewej stronie projektanci drogowi i po prawej stronie pani zajmująca się ochroną środowiska, także w naszym biurze. Ja na wstępie chciałem omówić krótko sprawy organizacyjne. Spotkanie będzie wyglądało tak, że na początku przedstawimy rozwiązania, ogólne rozwiązania przebiegu tych trzech wariantów. Później przedstawimy szczegółowe plany sytuacyjne dla przebiegu przez Państwa gminę. Jeśli chodzi o sam przebieg spotkania, to bardzo bym prosił, żeby w tej pierwszej części, gdzie my będziemy przedstawiać, po prostu nas wysłuchać, jeśli możemy prosić, żeby nie przeszkadzać, żeby wszyscy mogli usłyszeć. Później prosimy o zadawanie pytań. Tu przed nami wystawione są dwie listy. Jedna to jest lista obecności, a druga to jest lista osób chcących zabrać głos, spytać o coś tutaj na forum ogólnym. Oprócz tego jest także szablon wniosków, które można składać do nas jako do projektanta i do Generalnej Dyrekcji. Na tych wnioskach można szczegółowo opisać, jakie zagadnienie Państwa interesuje i na te wnioski zostanie udzielona pisemna odpowiedź po analizie inwestora i projektanta. Także po prezentacji, którą przedstawimy po zadaniu pytań, także wystawione są tu te plany sytuacyjne, które my zaraz przedstawimy. No i można też podejść w miarę możliwości. Będziemy mogli pokazać dane miejsce, które daną osobę będzie interesować. Można teraz, można później. Lista jest tutaj wystawiona, także może my ją puścimy, żeby tutaj Państwo nie musieli chodzić. To Pan wziął listę, który chce zabrać głos. A tu jest lista obecności. Tak. Także teraz przekażę głos projektantowi drogowemu, który omówi sprawy techniczne i przebiegu wariantu. Dzień dobry, ja się nazywam Adam.
Dobrosiak, przedstawicielem firmy KRAK. Na dzisiejszym spotkaniu przekażę Państwu, opowiem o przebiegu trzech wariantów drogi S7 od gminy Czosnów aż do trasy Armii Krajowej w Warszawie. Gmina ta, droga ta ma stanowić północny wylot z Warszawy na Gdańsk. Planowana budowa drogi S7 jest częścią większego zamierzenia budowlanego, jakim jest budowa sieci dróg ekspresowych w naszym kraju. Droga S7 przebiega od Gdańska przez Elbląg, Warszawę, Radom, Kielce, Kraków, Rabkę, aż do miejscowości Hyszne. Za cel stawianej budowy drogi S7, mającej stanowić północny wylot na Gdańsk, stawia się poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie wysokiego komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach, stworzenie wygodnego wylotu z Warszawy na Gdańsk, zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych poprzez budowę dróg poprzecznych, sieci dróg zbiorczych i wyjazdowych równoległych do jezdni gminy S7, poprawę dostępności komunikacyjnej Warszawy, poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie ruchu tranzytowego w ciągu drogi DK7 w przypadku wyboru wariantu 2 lub 2B. Do korzyści makroekonomicznych należy zaliczyć zmniejszenie kosztów społecznych poprzez oszczędności na paliwach napędowych, skrócenie czasu podróży oraz zmniejszenie kosztów leczenia ofiar wypadków. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim. Przebiega przez dwa powiaty, przez powiat nowotworski oraz powiat zachodnio-warszawski, a także przez miasto stołeczne Warszawa. W powiecie nowotworskim droga przebiega przez gminę Czosnów, w powiecie zachodnio-warszawskim przez Łomianki oraz gminę Izabelin, natomiast w mieście stołecznym Warszawa przez dzielnicę Bielany oraz Bemowo. Inwestycja z tym zakresem obejmuje budowę jednego wybranego wariantu wraz z budową węzłów drogowych, budową dróg dojazdowych, budową obiektów inżynierskich takich jak wiadukty drogowe, płatki dla pieszych, ściany oporowe, tunele, budowę elementów ochrony środowiska takich jak zbiorniki retencyjne i ekrany akustyczne. Inwestycja zakłada również przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z nią, a także zagospodarowanie zielenią. Teraz pozwolę sobie przedstawić Państwu przebieg poszczególnych wariantów na mapie. Na mapie tej kolorem czerwonym zaznaczono wariant pierwszy, kolorem niebieskim zaznaczono wariant drugi i kolorem brązowym zaznaczono wariant 2B. Kolorem grubą przerywaną niebieską linią zaznaczone zostały granice administracyjne poszczególnych gmin. We wszystkich trzech wariantach zakłada się budowę drogi ekspresowej o przekroju 2x3, co oznacza, że będzie ona posiadała dwie jezdnie, po jednej dla każdego z kierunku ruchów, a każda z tych jezdni będzie posiadała trzy pasy ruchu. Dla wszystkich trzech wariantów od gminy Czosnów do ulicy Konopnickiej w Łomiankach przebieg jezdni głównej drogi S7 jest taki sam i przebiega w śladzie istniejącej drogi DK7. I tak dla wariantu pierwszego, drugiego i trzeciego projektuje się węzeł Czosnów, węzeł Palmiry. Dla wariantu 2 i 2B projektuje się węzeł Sadowa.
dalej od ulicy Konotnickiej wariant 2 i 2B odchodzi w stronę południową od istniejącego szlaku drogi DK7. Natomiast w wariancie pierwszym projektuje się węzeł Kiełpin, dalej węzeł Krupowa. Węzeł Wójcickiego, przebudowę węzła Mostu Północnego oraz przebudowę węzła Gwiaździsta. Koniec opracowania wariantu pierwszego kończy się tuż przed węzłem Armii Krajowej Warszawy. Wracając do wariantu 2 i 2B, odchodząc na południe przebiega z kraju Gabinowskiego Parku Narodowego. W wariancie 2 w okolicach cmentarza północnego projektuje się węzeł Janickiego. Projektuje się węzeł Wólka Węglowa oraz węzeł Janickiego. I o koniec odcinka drugiego kończy się włączeniem do trasy Armii Krajowej w Warszawie w formie węzła drogowego, projektowanego węzła drogowego NS. Różnica pomiędzy wariantem 2 a 2B polega na tym, że wariant 2B w okolicach cmentarza północnego odchodzi jeszcze bardziej na południe, przebiegając przez Las Bemowski. W wariancie tym projektuje się węzeł Chomiczówkę. Koniec wariantu 2B również jest wykonany w formie węzła drogowego. Łączy się z trasą Armii Krajowej w Warszawie w formie projektowanego węzła NS. Teraz tak, krótko porównać poszczególne węzły, poszczególne warianty. Wariant pierwszy zakłada wykonanie drogi ekspresowej o długości 21 km. W wariancie tym projektuje się 7 węzłów drogowych. W wariancie drugim zakłada się budowę drogi ekspresowej o długości 22,1 km, 8 węzłów drogowych, 2 tuneli drogowych. W wariancie 2B zakłada się budowę drogi ekspresowej o długości 22,7 km. Projektuje się 6 węzłów drogowych oraz 1 tunel drogowy o długości 1,7 km. Dla wszystkich trzech wariantów projektowane są drogi poprzeczne oraz sieć dróg zbiorczych i dojazdowych lub doległej do jezdni głównej zapewniających obsługę terenów uległych. Dla wszystkich czerwonych projektuje się również elementy ochrony środowiska, takie jak zbiorniki retencyjne, ekrany akustyczne oraz zakłada się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. Teraz pozwolę sobie przedstawić Państwu przebieg pierwszego wariantu przez Łomianki. Na początku opracowania w Łomiankach, właściwie na granicy między gminą Czosnów a Łomianki, projektuje się płatkę dla pieszych oraz parę dla dróg autobusowych. Po południowej stronie drogi S7. Dalej w okolicach ulicy Turystycznej oraz Podróżnej projektuje się przejazd drogowy, w obrębie którego droga poprzeczna przechodzi górą nad jezdnią główną S7. W obrębie tego przejazdu również lokalizuje się parę zatok autobusowych. Dalej w okolicach ulicy Mikołajczyka projektowana jest kolejna płatka dla pieszych i kolejna parę zatok autobusowych. Dalej od ulicy Polka i Lolka w Łomiankach aż do ulicy Prostej droga przebiega po wiadukcie drogowym. Droga jest właśnie przebiega górą po wiadukcie drogowym. I tak na miejscu istniejącego skrzyżowania drogi ulicy Konopnickiej, Graniczki oraz Warszawskiej projektuje się węzeł drogowy o nazwie Kiełpin. Jest to dwupoziomowy węzeł umożliwiający pełny wybór kierunków ruchu.
W obrębie tego węzła droga L7, jak wcześniej wspomniałem, przebiega górą. Natomiast istniejąca ulica Konopnicka zostaje przeprowadzona dołem w poziom istniejącego terenu pod drogą L7. Dalej jest założona rezerwa miejsca pod przyszły węzeł Łomianki. Zadanie węzła Łomianki będzie zapewnienie bezkolizyjnego połączenia pomiędzy drogą S7, a zakładaną w tym miejscu do wykonania w około 2030 roku trasą legionowską. To, co jest tu narysowane kolorem jasno-szarym, nie stanowi rozwiązania, jest to tylko przykładowe rozwiązanie, a całość jest tylko rezerwą miejsca pod ten węzeł. Dalej w momencie projektuje się kolejne układki dla pieszych. W Łomiankach Centralnych, w okolicach ulicy od ulicy Działkowej właściwie do ulicy Żwirowej. Również droga S7 przebiega górą po wiadukcie drogowym. W ciągu ulicy Wiślanej projektuje się przejazd dołem pod drogą S7. Przejazd ten ma zapewnić obsługę komunikacyjną istniejącego obecnie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Dalej na przecięciu się drogi S7 z ulicą Brukową zlokalizowany jest istniejący węzeł Brukowa. Węzeł ten został przeprojektowany z największym możliwym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury drogowej. W obrębie tego węzła droga S7 przebiega górą, natomiast ulica Brukowa przebiega dołem po istniejącym terenie. Na granicy Łomianek i miasta stołecznego Warszawy, dzielnicy Bielany, projektuje się ostatnią kładkę dla pieszych, która umożliwia bezpieczną komunikację pomiędzy zatokami autobusowymi zlokalizowanymi po południowej i północnej stronie drogi S7, a także umożliwia skrócenie drogi mieszkańcom Burakowa do pobliskiego supermarketu. Jeżeli chodzi o wariant pierwszy, to chciałbym tylko dodać, że tak jak mówiłem wcześniej, ruch lokalny będzie skomunikowany i odebrany poprzez sieć dróg zbiorczych projektowanych zarówno po południowej, jak i po północnej stronie drogi S7. Jeżeli chodzi o wariant drugi, to w wariancie drugim na początku gminy, na granicy gminy Czosnów i Łomianek również projektuje się kładkę dla pieszych. Dalej w ciągu, w okolicy ulicy Turystycznej oraz Podróżnej projektuje się dwupoziomowy węzeł o nazwie Sadowa, umożliwiający pełny wybór kierunków ruchu. W obrębie tego węzła droga poprzednia jest usunięta około 450 metrów od samego węzła. Dalej w okolicy ulicy Mikołajczyka również projektuje się kładkę dla pieszych oraz parę znaków autobusowych. W miejscu istniejącego skrzyżowania z ulicą Konopnicką wykonany zostanie przejazd drogowy, w obrębie którego droga S7 będzie przebiegać górą, natomiast ulica Konopnicka będzie poprowadzona w poziomie terenu pod drogą S7. Tuż za przejazdem drogowym projektowana droga S7 odchodzi w kierunku południowym od istniejącego śladu DK7, tworząc z nią trzypoziomowy węzeł drogowy o nazwie Kolejowa. Dalej w ciągu ulicy Sierakowskiej projektuje się kolejny przejazd drogowy, w obrębie którego również droga S7 będzie przebiegać górą, natomiast ulica Sierakowska będzie przebiegać dołem w poziomie istniejącego terenu. W ciągu ulicy Zielonej w celu skomunikowania mieszkańców z Kampinoskim Parkiem projektuje się przejazd dołem, który będzie umożliwiał, przeprowadzał ścieżkę, ciąg pieszo-rowerowy. I
na granicy Łomianek oraz gminy Izabelin projektuje się kolejny taki przejazd przeprowadzający ciąg pierwszorowerowy pod drogą S7. Przejście pod drogą S7 jest to w okolicy ulicy Wiślanej. I to by było tyle, jeżeli chodzi o wariant drugi. Jeżeli chodzi o wariant trzeci, to różnica pomiędzy wariantem drugim a trzecim w obrębie Łomianek polega jedynie różnica między wariantem 2 a 2B w obrębie gminy Łomianek, w obrębie Łomianek polega jedynie na tym, że przy węźle Sadowa projektuje się dodatkową kładkę dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Turystycznej oraz Podróżnej oraz sama geometria węzła jest zwariantowana, to znaczy droga poprzeczna nie jest usunięta jak w wariancie drugim o 450 metrów, a jest usytuowana w centralnym miejscu węzła. Na dalszym odcinku, jak zresztą widać, droga, wariant przebiega identycznie, droga S1 przebiega identycznie jak w wariancie drugim. I z mojej strony to byłoby na tyle. Teraz chciałbym przekazać głos koleżance od ochrony środowiska. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. I dzisiaj tak pokrótce chciałabym Państwu przedstawić takie główne elementy tego właśnie raportu. Jak Państwo wiecie, dokumentacja ta stanowi jeden z elementów wniosku do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Generalnie raport oparty jest na wielokryterialnej ocenie różnych aspektów, elementów. Natomiast te pięć, które dla Państwa wybrałam dzisiaj do takiego krótkiego omówienia, to myślę są takie elementy najbardziej dla Państwa jako mieszkańców istotne. Zaczniemy może od kwestii związanej z akustyką. Jak Państwo wiecie, droga jest źródłem hałasu. Nie ma absolutnie możliwości, aby została wbudowana i nie i można było wykonać zabezpieczeń. Oczywiście wzdłuż trasy funkcjonują tereny, które wymagają tego zabezpieczenia w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli chodzi o Państwa miasto gminne, generalnie funkcjonują na Państwa terenie trzy obszary objęte ochroną prawną. Pierwszy teren to jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Drugi to teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. I trzeci związany ze stałym bądź też czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Czyli to są przedszkola i szkoły. Wzdłuż zarówno wariantu pierwszego, jak i drugiego łącznie. W obszarze Państwa miasta funkcjonują trzy przedszkola i jedna szkoła. Wszystkie te obiekty zostały akustycznie zabezpieczone. Jeżeli chodzi o formę zabezpieczenia, oczywiście standardowa forma, czyli ekran akustyczny. Jak Państwo mogli zauważyć na udostępnionych ekranach sytuacyjnych, zarówno w przypadku wariantu pierwszego, jak i w przypadku wariantu drugiego, cała trasa przechodząca przez obszar miasta Łomianki oraz gminy jest całkowicie zabudowana przez ekrany. To wynika z dwóch aspektów. Na wariancie pierwszym mamy bardzo gęstą zabudowę jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową. Nie ma jednej możliwości, jak po prostu zabudowanie tej trasy ekranami. Natomiast w przypadku wariantu drugiego i 2B, który przechodzi po tym samym śladzie, tutaj są dwa argumenty. Po pierwsze właśnie blisko jest zabudowy, ale tak jak Państwo wiecie, nie jest tak zagęszczona na tamtejszym terenie. Natomiast drugi aspekt jest związany z wcześniejszymi procedurami i zarządzeniami. Tutaj ściśle chodzi o decyzję ministra środowiska, który zobligował inwestora
do zabezpieczenia, zaekranowania trasy z uwagi na bliski przebieg bądź też naruszanie granic Kampinoskiego Parku Narodowego. Tym samym spodziewając się, iż wniosek ten zostanie powtórzony, ekrany te po prostu na etapie teraz materiałów koncepcyjnych wprowadzono. Jeżeli chodzi o same ekrany i ich parametry, przewidujemy budowę ekranów od 4 do 7 metrów. Analizy akustyczne wykonane zostały dla ekranów pochłaniających. I myślę, że w tym miejscu przerwę zagadnienie, czy też zakończę zagadnienie związane z akustyką. Przejdę do następnego, równie ważnego, czyli rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu. Takie analizy również zostały wykonane i będą bardzo szczegółowo zaprezentowane właśnie w treści raportu, który przygotowujemy. Analizy były przeprowadzone dla roku 2019 i 2035. Dla standardowych substancji określonych w treści rozporządzeń, czyli dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, a także pyłu o granulacji 10 i 2,5 mikrometra. Na podstawie tych analiz stwierdziliśmy, że dopuszczalne stężenia substancji w takim ujęciu średniorocznym są dotrzymane poza pasem przeznaczonym pod zabudowę. Czyli niejako w terenie inwestycyjnym, w tym bezpośrednim pasie zabudowy, pasie drogowym, mogą występować przekroczenia. I na dzień dzisiejszy analizy, modele matematyczne wykazują, że będzie to dotyczyło dwutlenku azotu i tlenku węgla. Natomiast przykładając, że tak powiem, na wyniki tych analiz, którymi są izolinie dwutlenku azotu, przykładamy linię ROW-u, to poza tą linią ROW-u nie stwierdzamy przekroczeń tych wymienionych przeze mnie substancji w odniesieniu do wartości dopuszczalnych. Tym samym na dzień dzisiejszy wzdłuż trasy na wszystkich wariantach nie przewidujemy dodatkowych zabezpieczeń w postaci na przykład pasów zieleni izolacyjnej. Kolejne zagadnienie, jakie chciałabym pokrótce Państwu przedstawić, to jest kwestia gospodarki wodno-ściekowej. To jest zagadnienie rozpatrywane w dwóch aspektach. Po pierwsze, w odniesieniu do bilansu jakościowego wód opadowych i roztopowych wprowadzonych z formy drugi, a po drugie w ujęciu bilansu ilościowego. Jeżeli chodzi o bilans jakościowy, tak jak już powiedzieli moi przedmówcy, trasa S7 we wszystkich wariantach zostanie zabezpieczona poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej. Czyli wody opadowe i roztopowe będą ujmowane w sposób kontrolowany. Jednocześnie analizy matematyczne, jakie wykonaliśmy, potwierdzają, że wody te będą niosły z sobą substancje, takie jak na przykład zawiesiny ogólne i węglowodory pochodne, i stężenia tych substancji w wodach opadowych będą przekroczone. To oznacza nie mniej, nie więcej, że trasa, a raczej system kanalizacji deszczowej musi być dodatkowo zabudowany poprzez urządzenia podczyszczające. I na dzień dzisiejszy proponujemy wprowadzenie urządzeń standardowych, czyli osadników i separatorów rąk pochodnych. Jeżeli chodzi o kwestię bilansu ilościowego dróg, oczywiście wzdłuż trasy funkcjonują we wszystkich wariantach, z którymi warianty te powstają w kolizji. Najczęściej te właśnie cieki funkcjonują jako odbiorniki wód opadowych i roztopowych. W związku z tym, żeby zabezpieczyć koryta tychże właśnie cieków przed uderzeniem hydraulicznym i ich rozmyciem, wzdłuż trasy planuje się wykonać zbiorniki retencyjne. I one będą miały taką podwójną funkcję. Po pierwsze właśnie będą retencjonowały wody opadowe i roztopowe i niejako będą rozkładały w czasie odprowadzanie ich do tych odbiorników naturalnych w postaci cieków i rowów melioracyjnych. Natomiast druga funkcja tychże właśnie zbiorników to dodatkowe jeszcze podczyszczenie wód opadowych właśnie z zawiesiny ogólnej. Dochodzimy do zagadnienia związanego z florą i fauną.
Tu chciałabym zaznaczyć, że w chwili obecnej prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza. Ona obejmuje okres całoroczny, czyli rozpoczęła się we wrześniu i skończy się we wrześniu tego roku. A rozpoczęła się, tak jak już paru Państwu powiedziałam, we wrześniu zeszłego roku. Jak Państwo doskonale wiecie, trasa S7 we wszystkich wariantach przebiega w otoczeniu terenów cennych przyrodniczo. I tak, przede wszystkim mamy obszary Natura 2000 od strony północnej Dolina Środkowej Wisły, od strony południowej Puszcza Kampinoska. Dodatkowo na terenie miasta stołecznego Warszawy, na wariancie pierwszym, w końcowym odcinku mamy las Bielański. Jeżeli chodzi o Park Narodowy, oczywiście mówimy tutaj tylko i wyłącznie o Kampinoskim Parku Narodowym. Ja pozwoliłam sobie wydać jeszcze dodatkową tabelę z pojęciem inne i pod tym pojęciem rozumiem Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu i rezerwat, jakim jest Las Bielański w mieście stołecznym Warszawa. To jest teren, który jednocześnie pełni funkcję natury i rezerwatu. Podobnie jak Kampinoski Park Narodowy, oprócz tego, że jest Narodowym Parkiem, również ma status obszaru Natura 2000. Na terenie Państwa gminy, jeżeli chodzi o kolizję z tymi wymienionymi przeze mnie obszarami, w wariancie pierwszym, w rejonie węzła Łomianki, jedna z łącznic rzeczywiście będzie przebiegała po granicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Natomiast jest to, tak jak powiedziałam, kolizja przybrzeżna i naruszenie granic zarówno przełom natury, jak i samego parku w tym miejscu, no oczywiście nie wiąże się że znacznym ubytkiem siedlisk. To jest zagrożenie dla całego parku w jego powiązaniach funkcjonalnych. Na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej stwierdziliśmy, że na tym terenie, przez który będzie przechodziła łącznica, generalnie nie funkcjonują żadne cenne siedliska. W przypadku wariantu drugiego i 2B, tak jak już Państwu mówiłam, w rejonie Kampinoskiego Parku Narodowego przebiegają oba warianty po jednej trasie. Stwierdziliśmy obecność kolizji z Puszczą Kampinoską. Też jest to tak zwana kolizja brzegowa, czyli przy samej granicy parku i ta kolizja została stwierdzona na wysokości granicy pomiędzy Łomiankami a Izabelinem. I kolejnym elementem związanym z zagadnieniem flory i fauny jest kwestia szlaków migracyjnych. Oczywiście w ramach prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej takie szlaki analizujemy, potwierdzamy ich obecność, bądź też wykluczamy, jeżeli w poprzednich procedurach były one wskazane. Tak jak Państwo wiecie, zagadnienie flory i fauny jest zagadnieniem bardzo dynamicznym, także w ramach tej procedury te inwentaryzacje przyrodnicze należą powtórzyć. O, przepraszam, coś tu nam przeskoczyło. O, właściwy slajd, przejście dla zwierząt. Oczywiście w momencie, kiedy stwierdzamy obecność szlaku migracyjnego, powstaje pytanie, czy szlak ten należy udrożnić w momencie budowy trasy. Oczywiście należy. Tym samym proponujemy wykonanie na linii szlaków migracyjnych przejścia dla zwierząt. Ja pozwolę sobie pokrótce dla całej trasy przedstawić informacje odnośnie samej zinwentaryzowanej zwierzyny. Jeżeli chodzi o zwierzęta duże, to oczywiście obecne są łosie. Zwierzęta średnie to sarny i dziki. Wśród zwierząt małych inwentaryzujemy przede wszystkim zające, lisy, borsuka, jelaka. Jest obecna również łasica, bób, bydra. Obecne są również płazy na terenie Państwa gminy w rejonie tzw. Olszynki. Nie ma kumaka. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ jest to szczególnie cenny gatunek. Natomiast obecne są robucha szara, żaba moczarka bardzo licznie. Są obecne żaby trawne i żaby zielone. Na terenie Państwa gminy proponujemy wykonanie dwóch przejść dla zwierząt małych, tylko i wyłącznie wzdłuż wariantu drugiego. I to są
dwa przejścia, oczywiście na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, bądź bezpośrednio na jego granicy. Pierwsze w rejonie tzw. Olszynki, to jest kilometraż 11 plus 580 w rejonie zbiornika, tam też są obecne płazy, także przejście to będzie pełniło tam niejako taką podwójną funkcję dla zwierząt małych i płazów. Natomiast drugie przejście, jakie proponujemy do wykonania, to jest również przejście dla zwierząt małych w rejonie skrzyżowania ulicy Wiślanej i tam wnioski, tam również taki szlak zwierząt małych stwierdziliśmy. I ostatnie zagadnienie, które tak pokrótce chciałabym Państwu przedstawić, kwestia zabytków archeologicznych i architektonicznych. Oczywiście kwestia zabytków architektonicznych, stref ochrony konserwatorskiej, to są zagadnienia, które przede wszystkim dotyczą samego miasta stołecznego Warszawy. Także może nie do końca będę ten temat rozwijała. Wśród zabytków architektonicznych, które znajdują się w bezpośrednim rejonie trasy, w wariancie drugim, tak jak już powiedziałam, na terenie Warszawy, to jest Fort Wawrzyszew. Kwestii stref ochrony konserwatorskiej, może tak pokrótce, to są strefy ochrony konserwatorskiej E, związane z ochroną otoczenia zabytku wpisanego do rejestru, oraz strefa ochrony konserwatorskiej B, czyli bardziej ścisłej. Natomiast jeżeli chodzi o Państwa gminę, myśmy stwierdzili tylko i wyłącznie zabytek o charakterze archeologicznym, dokładnie stanowisko w rejonie węzła Brukowa. To oznacza, że gdyby wariant został wybrany do realizacji, wówczas pierwszeństwo niejako do wejścia na teren będą mieli oczywiście archeolodzy i którzy będą wykonywali tak zwane badania ratunkowe. I myślę, że na ten moment zakończyłabym swoją prezentację. Powiem tylko jeszcze, że dysponujemy dzisiaj mapami akustycznymi z przebiegiem izolinii oraz z przebiegiem izolinii akustycznych oraz przebiegiem, przepraszam, izolinii dotyczącej rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu. Jest to izolinia dla substancji NO2. Jeżeli Państwo są zainteresowani zapoznaniem się z tymi materiałami, to zapraszam do siebie, znajdziemy konkretne miejsce, które Państwa interesuje i postaram się udzielić Państwu bardziej szczegółowej i czerpującej informacji. Dziękuję Państwu serdecznie. Więc na tym skończylibyśmy część techniczną naszej prezentacji.